wtorek, 12 dzień grudnia. Radosław Salamon, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Piłkarskie Niższe Ligi. Tak jak obiecywaliśmy, rozpoczynamy podsumowanie pierwszej rundy rozgrywek w niższych klasach rozgrywkowych na pierwszy ogień. Pierwsza grupa legnickiej B-klasy, stąd moi goście. Witam serdecznie pana Marka Migo, trenera Kłosu Moskorzyn. Witam serdecznie. No i jak zwykle Adama Michalika, naszego współtwórcę programu i eksperta od niższych lig. Adam, witam cię. Witam serdecznie. Panie Marku, zapowiedziałem pana jako trenera, ale jest pan też sędzią z wieloletnim doświadczeniem. Zakończył pan przygodę z sędziowaniem, z tego co wiem, w 2013 roku. Na początek takie pytanie, łatwiej być rozjemcą na boisku, czy nie łatwiej dyrygować zespołem zza linii? No myślę, że jedno i drugie nie jest takie łatwe, natomiast jako rozjemca na boisku nie mogę się pomylić. Tutaj każdy sędzia musi podjąć decyzję w ułamku sekundy. Natomiast trener na boisku może zawsze coś zweryfikować. Taką zmianę dokonać, to można zmienić zawodnika pozycję. No na boisku sędzia niestety takiej możliwości nie ma. Jak podejmuje decyzję, to już jest ostateczna. Panie Marku, tydzień temu mieliśmy przyjemność gościć pana Marka Dłubałę, też doświadczonego sędziego, jego też zapytałem. Jak to jest, bo pan jakby miał dosyć dużą styczność z tymi niższymi ligami i to teraz z perspektywy jakby trenowania, ale i też z perspektywy sędziowania. Ta agresja wokół boisk i na boiskach to taki temat zaszły, który gdzieś tam ginie, bo wiemy, że zdarzają się przypadki no, różnego rodzaju nękania sędziów, czy to słowne, czy nawet i mieliśmy gdzieś z Adamem nieprzyjemną okazję widzieć i jakieś fizyczne formy nacisku i na sędziego, i również między samymi zawodnikami. Ten proceder, on gdzieś maleje w pana opinii, czy gdzieś jest to taka liga, że takie ligi, że jakby się nie da tego wyplewić? Znaczy ja powiem panom taką sytuację. No, z sędziami jest sytuacja taka. Jeżeli jest to sędzia taki doświadczony i od początku meczu pilnuje tak zwaną... mecz se pilnuje, nazwijmy to w ten sposób. Czyli od początku reaguje prawidłowo na wszystkie sytuacje. W ten czas zawodnicy nie myślą, że sędzia popełnia błędy, tylko grają w piłkę. Natomiast jeżeli... No wielu też zawodników, można powiedzieć, w tych klasach rozgrywkowych, nawet niższych, są już zawodnikami, którzy gdzieś tam nabrali doświadczenia w wyższych półkach rozgrywkowych i oni starają się, szczególnie na młodych sędziach, wywołać pewien prestiż, który, no, nie ukrywam, jest to gdzieś tam odczuwalne. I taki sędzia, jeżeli raz się da złapać na coś takiego, jest to później wykorzystywane przez wielu doświadczonych zawodników. Ja jeszcze powtórzę raz. W tych niższych ligach rozgrywkowych już jest też, są zawodnicy, którzy naprawdę grali gdzieś w wyższych półkach rozgrywkowych, gdzie wiedzą, jak się dosłownie oszukuje. Nie ukrywam, że jako trener dzisiaj mówię chłopakom, jak ominąć pewne sytuacje, żeby łatwiej się grało. To znaczy się mówimy o takich odepchnięciach delikatnych, gdzieś tam przepchnięciach, gdzieś tam bark w bark. Są to elementy też niby niedozwolone, no ale to większość sędziów się na to jakby nabiera, że my jako zawodnicy gdzieś tam staramy się no drugiego zawodnika jakby zrobić w konia, tak to nazwijmy w skrócie. No jest to trudne, no, natomiast jeżeli tu wam wspomniał o koledze Marku Dubale, no to uważam, że to jeden z najlepszych sędziów, jakiego znam. Kolejny taki kolega, który bardzo dobrze sędziował, a ja widziałem to nie raz i nie dwa, to był Jarek Królikowski, to byli sędziowie, którzy mogli dawać wzory dla młodych sędziów i nie ukrywam, że naprawdę młodzież dużo z tego korzystała. Adam, dobór dzisiaj naszego gościa też nie jest przypadkowy. Pamiętam, jak rozmawialiśmy dwa lata temu przed pierwszymi odcinkami. Naszą ambicją było też przedstawiać ludzi, którzy tworzą lokalną piłkę. I niewątpliwie pan Marek nie jest tutaj dzisiaj też przypadkowo. Oprócz tego, że jest trenerem Kłosa Moskorzyn, wicelidera pierwszej grupy legnickiej B-klasy, to pan Marek no, ma też jakiś wpływ na tą lokalną piłkę, bo ten Kłos Moskorzyn prawdopodobnie nie istniałby nigdy, gdyby nie postać pana Marka. Tak, taka była konwencja, nasz pomysł na te sezony, szczególnie zimowe, gdy wiemy, że te spotkania no, nie odbywają się, wszyscy odpoczywają, dlatego, tak jak mówisz, no, postanowiliśmy co tydzień relacjonować z innej grupy. No, poprzedniej zimy mieliśmy trochę inny pomysł, że próbowaliśmy gdzieś tam wyciągać najciekawsze osobowości, jeśli chodzi o trenerów i takie najbardziej znane, no teraz zmieniamy to
i co tydzień z każdej grupy będziemy zapraszać po jednej osobie i myślę, że dzięki temu będziemy mogli jeszcze bardziej omówić każdą ligę dogłębnie, no bo wiem, że no, różne powody są tego, że co odcinek no, nie jesteśmy w stanie omówić na przykład piątej grupy B klasy czy innej z grup B klas. Teraz każdej lidze poświęcimy ten godzinny program i myślę, że to będzie takie ciekawe zapoznanie się z tą piłką, no, tą najbardziej regionalną. Panie Marku, powiedziałem, że Kłosu Moskorzyn nie byłoby, gdyby nie pana osoba. W 1986 roku założył pan ten klub. Sięgnijmy trochę do tej historii. Skąd pomysł? Dlaczego akurat Moskorzyn? No i jak to w skrócie wyglądało w tych wszystkich pięknych latach? No tak, jak pan wspomniał, Kłos Moskorzyn został założony przez moją osobę w 1986 roku, ale to tak nie można powiedzieć, ponieważ tam w zespole założycielskim był też taki Mariusz Sola, wiceprzewodniczący. No taki był warunek też w tamtych czasach, bo w sumie to Mariusz się bardziej starał Sola o założenie tego klubu. Natomiast był warunek, że założycielem mógł być człowiek z wykształceniem średnim. No i tutaj przypadło to akurat mojej osobie. Ale mogę powiedzieć, że no wspólnie z Mariuszem doszliśmy do tego, żeby założyć. No w tamtych czasach nie było prezesów klubów, byli to przewodniczący. Czyli był przewodniczący klubu, zastępca przewodniczącego, takie typowo komunistyczne nazwy, sekretarz, skarbnik, pierwszy członek, no i członkowie klubu. No musiało być ich 15, żeby klub został, można było założyć. Założyliśmy go w 1986 roku. Dokładnie 28 czerwca 1986 roku. Datę specjalnie taką, żeśmy wybrali, żeby była pamiętliwa data. Nie ukrywam, to jest data moich urodzin, więc łatwiej nam było przez późniejsze lata pamiętać, kiedy żeśmy go założyli. No Mariusz akurat urodził się trochę później, w miesiącach ja mówię, bo wiekowo starszy ode mnie, więc doszliśmy do wniosku, że to czerwcowa data, 28 czerwiec będzie taka bardziej znana dla klubu. No i tak można powiedzieć, zaczynaliśmy rozgrywki, jeszcze kiedyś była taka społeczna sekcja piłki nożnej w Lubinie, podlegli byliśmy pod nich, zaczynaliśmy te rozgrywki w klasie D, czyli tu można powiedzieć, że takiej dużo niższej ligi rozgrywkowej niż w tej chwili jesteśmy. Z tego co się orientuję, w innych miastach, gdziekolwiek są jeszcze, może nie w naszym legnickim OZP-nie, ale są jeszcze C klasy. No ale my zaczynaliśmy od D-klasy. No, takie rozgrywki jechało się na mecze, gdzie nie było sędziów, gdzie sędziowali jakieś osoby przygodne, gdzie na boisku to można powiedzieć walka totalna. To tutaj dzisiaj można powiedzieć, że mamy luksus, aczkolwiek narzekamy jeszcze na sędziów, co ja bym tutaj się z tym nie mógł zgodzić, bo zaczynaliśmy tak, że jechało się na przykład do takiej miejscowości Dziesław, gdzie był tam sołtys z sędzią. No i można by powiedzieć, że nie przyjali się do tego meczu wygrać. Takie były pierwsze od razu teksty. Wiadomo, że ciężko to były te czasy. Natomiast parę lat grania w tym D-klasie spowodowało to, że nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale bodajże w 1989 roku po 3 latach grania awansowaliśmy do C-klasy. To dalej była prowadzona przez Społeczną Sekcję Piłki Nożnej w Lubinie. W późniejszych latach załapałem się, można tak powiedzieć, do zarządu tego Społecznej Sekcji Piłki Nożnej i tam już staraliśmy się organizować zespoły sędziowskie. Przynajmniej 2 sędziów albo jednego sędziego już z uprawnieniami, który mógł jakby rozstrzygać te zawody bardziej optymalnie. Optymistycznie podchodząc do tej sprawy, awans z C-klasy do B-klasy był łatwiejszy dosłownie niż ten z D-klasy do C-klasy. Natomiast moja kariera Kłosa Moskorzyn, można tak powiedzieć, zakończyła się w 2000 roku. W sezon 99-2000 awansowaliśmy do A-klasy, jako grający trener byłem. I w ten czas dostałem propozycję pracy w Górniku Polkowice na stanowisku kierownik do spraw bezpieczeństwa imprez masowych. Jest to człowiek, który zajmuje się całkowicie bezpieczeństwem publiczności na stadionach. Więc to też taka była nowa rola moja, aczkolwiek miałem uprawnienia kierownika bezpieczeństwa związane z tym, że pracowałem w firmie POKSIR, POKSIR Impresja, POKSIR, też organizowaliśmy imprezy plenerowe. Już też w 1997 roku weszła ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, więc robiliśmy pierwsze uprawnienia, ja miałem i taki drugi kierownik, no bo wiadomo, że jeden na takiej dużej imprezie nie jest w stanie ogarnąć wszystkich tematów. No a w 2000 roku przyszedłem do Górnika Polkowice na stanowisko kierownika do spraw bezpieczeństwa masowych i tam
przetrwałem do 2013 roku. Zakończyłem pracę w Górniku Polkowice 30 kwietnia 2013 roku, podpisując ostatni dokument na zakończenie prac budowlanych na stadionie, czyli stadion został oddany całkowicie do użytku. 30 kwietnia podpisaliśmy ostatnie dokumenty związane z identyfikacją publiczności. Jak wielu z Państwa wie, na stadionie w Polkowicach jest elegancko przygotowane i publiczne, i miejsca dla zawodników, dla kibiców, i są światła. No, też graliśmy w najwyższej półce rozgrywkowej w 2003 roku, w 2004 roku, kiedy Zagłębie Lubin spadło do drugiej ligi. Górnik Polkowice awansował w ten czas do pierwszej ligi. Więc mieliśmy na stadionie w Polkowicach również takie zespoły jak Legia Warszawa, czyli tak zwaną słynną Żyletę, czy inne kluby jak Górnik Zabrze, ten czas jeszcze grały Krakowia. No, można tak to nazwać, że wiele tych klubów odwiedziło Polkowice, taką malutką miejscowość. No, oczywiście jeszcze takie kluby malutkie grały, ale z wielkim sercem jak Amika Wronki, Grodziec Wielkopolski, no takie też kluby w ten czas grały w tych ligach rozgrywkowych. Natomiast wracając do tematu mojego tej kariery w Kłosie Moskorzy, no to skoro przestałem pracować w Górniku Polkowice, zmieniłem w ten czas firmę, no to mogłem się oddać znowu, powiedzmy, trenerce i za propozycją prezesa Grzegorza Szamockiego od 2013 roku wróciłem na swoją dawną, na swoje dawne może stanowisko, powiedzmy, albo dawne włości, czyli sportem jestem w Kłosie Moskorzym grającym trenerem. No na dzisiejszy dzień mówię tak, wszystkie lata te cztery, które już spędziłem w Kłosie, wszystkie mieliśmy granie w takim czubie. Rok temu mogliśmy awansować, no zabrakło nam powiedzmy jednego gola, bo prowadziliśmy w Wieżance 1-0, dostaliśmy bramkę z rzutu wolnego, zresztą bardzo ładną, strzeloną przez zawodnika z Wiewierzanki, no ale tak myśleliśmy sukcesywnie, że ten z drugiego miejsca awansujemy, no ale niestety tabela się poukładała trochę inaczej. W tym roku również gonimy ten cały czas ten poziom, bo mamy kolejnego przeciwnika bardzo mocnego jak LZS Ostaszów, gdzie można powiedzieć Spadkowicz z A-klasy w poprzednim sezonie wzmocnił się kilkoma zawodnikami z Przemkowa, no i niestety są na tym momencie na pierwszym miejscu. Do Ostaszowa jeszcze też wrócimy, ale Adam, tak jak pan Marek wspomniał, te ostatnie lata to jest gra gdzieś w czubie. W sezonie 2011-2012 Kłosa jeden punkt wyprzedził w swojej grupie B klasy, to bodajże wtedy też była pierwsza grupa Wiktorii Siedziny i awansował do klasy A. Stamtąd, no, można powiedzieć, szybko spadło po jednym sezonie, zbierając ledwie 7 punktów. No i teraz sukcesywnie, za przewodnictwem naszego dzisiejszego gościa, Kłos próbuje ponownie gdzieś wrócić do tej A-klasy. Pamiętam w tamtym roku, gdzie po pierwszej rundzie już spisaliśmy Kłos na straty, bo Wiewierzanka miała bodajże 11 punktów przewagi, jeśli dobrze pamiętam. No ale jak to bywa w niższych klasach rozgrywkowych, sport potrafi być przewrotny, coś się popsuło w Wiewierzy, no i zaczęła systematycznie tracić punkty. A my systematycznie coraz bardziej pokładaliśmy wiarę w tym, że Kłos wyprzedzi Wiewierzankę. Czego twoim zdaniem zabrakło, aby dogonić Wiewierzankę? I czy ta pierwsza runda była tak bardzo newralgiczna, że już ciężko było naprawdę myśleć o tym, aby awansować? Nie, no, trzeba przyznać, że pierwsza runda to była przede wszystkim fenomenalne wykonanie Wiewierzanki. No. Każdy zespół, który gdzieś tam się znajdował za tą Wiewierzą, był w stanie zdobyć te kilka punktów więcej na jesień. No, nie udało się. No i sukcesywnie wiosną tabela nam się spłaszczała, bo pamiętajmy, że to nie tylko Kłos gonił Wiewierz, ale też kilka innych zespołów. I no, tam decydowały pojedyncze mecze. No. Mogło w poszczególnych meczach nawet sytuacja kadrowa decydować, że no, jeden czy drugi zespół brakowało mu kilku zawodników na tym meczu, no, tracił punkty i biorąc pod uwagę to, jak trzeba było gonić tą Wiewierzankę, no to było już ciężko, to walczenie awans. No, pamiętajmy też, że Wiewierzanka to bardzo słaby początek miała wiosny, potem zaczęła też nieco punktować. No i gdyby się ta Wiewierz nie obudziła, no to Kłos by zaliczył ten awans do A-klasy. No i to by było takie, wydaje się, odpowiednie zachowanie. No, dla mnie w sytuacji, w której
no, pierwszy zespół rezygnuje z awansu w danej grupie, no to naturalne jest to, że powinien awansować ten, znajdujący się na drugim miejscu. A w Okręgowym Związku Piłki Nożnej no, wpadli na pomysł, żeby to robić po tabeli drugich miejsc. No, dla mnie to było nieuczciwe, no, bo w związku z tym żaden z zespołów z pierwszej grupy no, nie mógł awansować, pomimo tego, że chętni wywalczył byli. Wywalczył to na boisku. Dokładnie. Właśnie chciałem cię o to zapytać, bo wielu było krytyków. Popatrz, jaka to jest sprawiedliwość. No, no zespół walczy, okej, okay, pierwszy się wycofuje, mówi, no nie stać nas, nie mamy grupy młodzieżowej, nie jesteśmy w stanie spełnić warunków A-klasowych. Drugi jest najbardziej chętny do awansu i Okręgowy Związek Piłki Nożnej wymyśla jakieś zasady, które są kompletnie niezrozumiałe. I okazuje się, że większość w ogóle osób myślała o tym, że tak właśnie jest, że drugi awansuje z tej grupy. No, okazało się po sezonie, że jest inaczej. No, dziwne są te przepisy. No to tak jak na zasadzie na przykład Pucharu Polski, tak? Gdzie już mówimy o najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Powiedzmy, mistrz Polski zdobywa Puchar Polski z automatu. Ten drugi zespół reprezentuje nas w europejskich pucharach. Tutaj się nie robi jakichś mniejszych tabel. Moglibyśmy analizować, strzelam, kilka sezonów temu Legia jest mistrzem Polski, zdobywa Puchar Polski z automatu. Gdyby nie ta Legia, to ktoś inny, pnąc się po drabinie która się gdzieś tam stworzyła, mógłby sięgnąć po ten puchar, gdybyśmy wyeliminowali Legię wcześniej, tak? No, więc automatu... No, dla mnie Kłos został skrzywdzony w poprzednim sezonie. A, panie Marku, jak się panu do tego odniesie? Czy pan, no wiadomo, musiał też na pewno studzić trochę te głowy chłopaków, ale czy pana zawodnicy poczuli się skrzywdzeni przez ten regulamin i czy ciężko było jakby im się z tym pogodzić? No przyznam, że do końca nie wiedzieliśmy. Znaczy, no, może na pewno ktoś tam z nas zawinił, bo regulamin mówiący o tym, kto awansuje z drugiego miejsca, był ponoć utworzony wcześniej, niż się zakończyły rozgrywki. Więc no, ktoś z nas nie dopatrzył, czy prezes, czy kierownik drużyny, czy trener. Jest trzy osoby odpowiedzialne w klubie za całą działalność. To, co wymieniłem, to właśnie trzy osoby, więc któryś z nas sprawę jakby przeoczył. Natomiast no, jest to niedosyt. Na pewno zawodnicy w Wiewierzance, gdzie osiągnęliśmy remis, naprawdę Wiewierzanka ten mecz też gryzła trawę, bo grała przy swojej własnej publiczności. Uznaliśmy, że no, drugie miejsce też jest dobrym miejscem i awans mamy zapewniony. Natomiast po paru tygodniach dowiadujemy się niestety, że awansowały inne zespoły, które też miały drugie miejsce, ale z małych tabelek zespoły, które awansowało i pierwsze miejsce, i drugie miejsce. Tutaj nie zaawansowało ani pierwsze, ani drugie miejsce. No też tak, jak panowie powiedzieli, krzywdzące dla tej grupy pierwszej. Powiedzieliśmy jasno, żebym też powiedział, regulamin jest regulaminem. No, regulamin gdzieś tam w trakcie sezonu był upubliczniony na stronie internetowej związku, no ale już go trzeba było potem respektować, no ale że tego regulaminu po takich sytuacjach się nie zmienia, to jest dla mnie no, co najmniej dziwne, bo wiele mówiło się o tej sytuacji, no dla mnie ten punkt jest po prostu no, najnormalniej w świecie do zmiany. Adam, dla ciebie, jako dla człowieka, który jeździ po niższych ligach, obserwujesz i B-klasę, obserwujesz A-klasę dużo i te ligi wyżej również. Gdyby Kłos wtedy uzyskał awans, myślisz, że prawdopodobnie trafiłby do pierwszej grupy? Na pewno trafiłby do pierwszej grupy. Więc u nas różnie to bywa. Więc prawdopodobnie no, mierzyłby się z takimi zespołami jak Zawisza Serby, Dragon Jaczów, ale również te trochę słabsze, Korona Czernina, Orzeł Czerny. No, Korona Czernina no, to troszeczkę pojechałeś, no, to jest bodajże siódmy zespół ligi. Trochę słabszymi. Trochę. Komorniki, Droglowice. Dokładnie. Pytanie, czy na tle tej ligi Kłos Muskorzyn mógłby myśleć o spokojnym utrzymaniu się? Myślę, że zespół, który w danym roku wywalczy awans z B-klasy do A-klasy, no to jest zespół gotowy do walki w A-klasie. No, jeśli... Bo pamiętajmy jedną rzecz. Ciężej jest awansować się do wyższej ligi, niż się w niej utrzymać. No i to jest stare powiedzenie, które się sprawdza nam od lat. Myślę, że jeśli Kłos zagrałby w tej A-klasie, no to na pewno nie byłby jakimś outsiderem tych rozgrywek i gdzieś tam by te punkty gromadził. Myślę, że nie gorzej, nie mniej niż, nie wiem, Kalina, Sobin, czy właśnie Komorniki, czy Droglowice. Panie Marku, można było zrobić coś więcej w tym sezonie?
ma pan, nie wiem, do siebie, do chłopaków, do współpracowników, miał pan jakiś żal, mówię też do samego siebie, że czegoś zabrakło, zabrakło, tak jak pan mówi, jednej bramki w finalnie, ale z perspektywy całego sezonu. Gdzieś coś bolało, coś miał pan przeświadczenie, że mogliśmy jednak zrobić trochę więcej? No ja powiem panowie, że to nie tak jest. Mieliśmy straty 11 punktów, jak pan wspomniał, i to jest prawda. Więc w pierwszej chwili nie myśleliśmy w ogóle o tym, że będziemy tak ścigać. Zresztą mieliśmy bodajże trzecie miejsce po rundzie jesiennej. 11 punktów straty to była taka, no, trochę przepaść. Nie liczyliśmy na to, że Wiewierzanka zacznie gubić punkty na wiosnę. Tak by kolega Adam powiedział. Pierwsze chyba bodajże 3 mecze przegrali, więc tutaj nas trochę to zaskoczyło. No my też w pierwszych 3 meczach nie zdobyliśmy kompletu punktów. Pokonało nas Kwilice. Tutaj sytuacja była taka, że też te Kwilice stały w ten czas bardzo dobrze w tabeli i taka była walka, powiedzmy, o to drugie miejsce między Kwilicami a Moskorzynem. W bezpośrednim meczu w Kwilicach wygraliśmy 2-0, ale u siebie przegraliśmy 2-1, więc sytuacja nam się jakby wymknęła. Tutaj już liczyliśmy, że przegrana Wiewierzanki, trzecia przegrana z rzędu, my zwycięstwo, dochodzimy na 2 punkty, a tu zostało niestety dalej 5, ale no goniliśmy tą Wiewierzankę i jak panowie zauważyli, no w ostatnim meczu mieliśmy tylko taką samą ilość punktów, natomiast z poprzedniej rundy jesiennej dostaliśmy Walkowera, czyli dokładnie punkty dostała Wiewierzanka, więc tylko zwycięstwo mogło spowodować, że awansowalibyśmy bezpośrednio. No zremisowaliśmy ten mecz, mieliśmy przewagę i optyczną, i taktyczną. Natomiast Wiewierzanka postawiła naprawdę mocne wymogi, grała u siebie, grała jakby o wszystko, można powiedzieć. Nie myśląc o tym, bo nawet jak zremisowali ten mecz, to do nas powiedzieli, że oni nie chcą awansować, że awansujecie wy. Natomiast no, tak jak panowie wiedzą, awans dostały inne kluby, które nawet, mówię, grały, w drugie miejsce zajęły, ale ze swojej grupy. Pierwsze miejsce awansowało i drugie miejsce. No, stworzono taki regulamin, który jakby, można powiedzieć, no, zepsuł nam ten awans do tej A-klasy upragnionej. Adam, ten sezon, pierwsza runda, Kłos znowu goni. Teraz jest 4 punkty straty, ale też do silnego rywala, RZS Ostaszów, który nie przegrał jeszcze meczu. 4 punkty to nie jest dużo, zawsze podkreślasz na przykładzie B-klasy czy A-klasy. Tutaj często gdzieś można prognozować, że jeden zawodnik potrafi zmienić oblicze zespołu. No i te 4 punkty na pewno nie dyskwalifikują Kłosu jako kandydata do awansu. Po pierwsze 4 punkty, no ale 3 do zdobycia na bezpośrednim meczu, więc to jest szansa do tego, żeby odrobić te punkty. No i wydaje się, że w tym bezpośrednim meczu będzie też bardzo ważne to, no żeby ten bezpośredni bilans meczów pomiędzy tymi zespołami był dla Kłosa lepszy, czyli musiałby wygrać lepszym bilansem niż to zrobiło Ostaszów w pierwszej rundzie. No wtedy ta sytuacja jest o niebo lepsza, bo pozostaje 1 punkt różnicy, no i tylko tyle, no bo wtedy bezpośrednie mecze przy równej liczbie punktów decydują. No właśnie, tak jak pan Marek powiedział, no to też zadecydowało w poprzednim sezonie, że tam Wiewierzanka dostała tego Walkowera i już potem no, Kłos musiał wygrać mecz rewanżowy. No tutaj może być gdzieś taka sytuacja, może mieć też miejsce, no bo obydwa zespoły mają w swojej kadrze no, dwóch bramkostrzelnych zawodników. No, to jest Paweł Hołówka w Kłosie, no i Jarek Sioma w Ostaszowie. No, brak tych zawodników w jednej czy w drugiej drużynie w danym meczu z jakimś drużyną z czołówki no, może decydować o stracie punktów i no, to może być bardzo bolesne w skutkach. No właśnie, z kim będzie najłatwiej o stratę tych punktów i kto według nas będzie najcięższym rywalem i dla Ostaszowa, i dla Kłosu? Siadamy się wygodnie w fotelach i zaczynamy analizować to, co działo się w pierwszej rundzie po kolei. Na początek poproszę o tabelę. Pierwsze miejsce po pierwszej rundzie LZS Ostaszów 29 punktów, Kłos Moskorzyn na drugim miejscu 25 punktów, Zryw Kotla trzecie miejsce 22 punkty, Wiktoria Borek 20 punktów, Perła Potoczek 18, Amator Wierzchowice 14, LZS Koźlice 12, Odra Grodziec Mały 12,
Sparta Przedmoście 10, Gielka SG Gaworzyce 10, Tęcza Kwielice 10 i Kupryt 0-2 Sucha Górna 7 punktów. Na początek ta góra ligowej tabeli, a więc lider LZS Ostaszów 29 punktów w 11 meczach, 9 zwycięstw, 2 remisy, bilans bramkowy 48-21. Patrząc, panie Marku, na tą tabelę i na to, że ten zespół jest bez porażki, to chciałoby się powiedzieć prawdziwy lider po tej pierwszej serii spotkań. No musieliście uznać na wyjeździe wyższość tego przeciwnika, przegrywając 1-3. Dało się więcej coś ugrać tam w tym Ostaszowie? No przyznam się, że Ostaszów zagrał rewelacyjne zawody. Pojechałem w najsilniejszym składzie, można tak powiedzieć. Natomiast no, trochę mnie speszyła sytuacja, bodajże z 20 minuty nasz zawodnikowi, jak można powiedzieć, jak sprężyna strzelił mu Achilles. I tutaj zajęliśmy się tym zawodnikiem bardziej niż w pierwszej połowie meczem, gdzie już po pierwszej połowie przegrywaliśmy 2-0. No tak to nieraz bywa w piłce nożnej. Napięcie Achillesa, dotknięcie go przez buta piłkarskiego może powodować różne rzeczy. Kolega mój będzie prawdopodobnie z rok czasu nie grał w piłkę nożną, a minimum pół roku, bo to jest... No, Achilles jest to taki trudniejsza kontuzja piłkarska. No ale tu nie można powiedzieć, bo miałem oczywiście skład dosyć mocny, znaczy byłem nawet najmocniejszy. W to miejsce wprowadziłem kolejnych zawodników, kolejnego zawodnika, który mógł spowodować przechylenie szali na naszą korzyść. Natomiast Ostaszów grał bardzo mądrze w obronie. No i cóż, strzelił nam 3 bramki. No. Bramki można powiedzieć wypracowane, bo tam pierwsza bramka na 1-0 z karnego, no ale sytuacyjnie mądre zachowanie napastnika, który zagrywa piłkę w zawodnika, który jakby stoi nietypowo na boisku, z otwartą dłonią, z wysuniętą ręką. Jest to rzut karny ewidentny, ja tutaj nie mogę mieć pretensji. Natomiast mam pretensję do zawodnika, który widząc, że taka może być zagrana piłka, tej ręki nie schował. Na 2-0 dostaliśmy bramkę bardzo ładną zagrywką, dlatego Ostaszów mówię, jak już padła bramka na 2-0, to widziałem go z drugiej pozycji, z dalszej pozycji oglądałem, z tego względu, że już byłem przy moim zawodniku, który był kontuzjowany. No ale cóż, no, w drugiej połowie ruszyliśmy na Ostaszów, strzeliśmy bramkę na 2-1. No i chciałem to wyrównać. Przycisnęliśmy trochę Ostaszów, natomiast mądra gra Ostaszowa w obronie, kolejna kontra, strzał na 3-1. I to tak wielu zawodnikom i wielu drużynom podcina tak zwane skrzydła. No nie widziałem już później takiej sytuacji, żeby moi zawodnicy potrafili stworzyć przynajmniej kilka dogodnych sytuacji. Mieliśmy jeszcze jedną, ale to było za mało na Ostaszów. Także tutaj bez żadnego złośliwości powiem, że Ostaszów nas pokonał sprawiedliwie. Mocny zespół, naprawdę dobrze przygotowany. Jak powiedziałem, jest tu kilku zawodników w Ostaszowie, którzy grali kiedyś w innych ligach rozgrywkowych, wyższych trochę. No i to świadczy też o doświadczeniu. No nie miałem jednego zawodnika, którego mógłbym wskazać w swojej drużynie właśnie z Ostaszowem, no ale tutaj jeden zawodnik też nie może decydować o całości, no ale dzisiaj jest moim najlepszym strzelcem, to właśnie Pawła nie miałem. No tak jak się mówi, no w tych wszystkich rozgrywkach, niższych ligach, no niestety zawodnicy muszą iść nieraz do pracy, mają jakąś tam sytuację rodzinną czy coś tak dalej, no i on wiadomo nie będzie go na meczu. No i tak naprawdę Pawła nie miałem w 2 meczach i 2 mecze przegrałem. No. Można powiedzieć, że zawodnik, który strzela mi bramki i ten czas zespół wygrywa, nie ma tego zawodnika, nie strzelił mi bramki i zespół przegrał. No i teraz na wiosnę wszystko robimy, żeby Paweł musiał być, czy mógł być w każdym z naszych meczów, no bo nie ukrywam, zawodnik, który robi mi delikatną przewagę na boisku. Wartość dodana do tego zespołu. Adam, jedyne, co tutaj gdzieś mi się rzuca w oczy, analizując tą tabelę, w przypadku Ostaszowa, te 2 remisy, które się zdarzyły, to są remisy wyjazdowe. Ale patrząc też na stosunek bramek, u siebie 23 i tylko 5 straconych, a na wyjeździe bramek straconych jest już 16. Teraz Ostaszów przyjedzie do Moskorzyna i zagra między innymi jeszcze w Borku z Wiktorią, to jest 4. zespół ligi. I jeszcze jedna analogia, która, Adam, nasuwa mi się zawsze, zadając ci pytanie o niższe ligi. Zawsze mówisz, czekamy do pierwszej porażki, jak zespół zareaguje. Czy w tym przypadku też może to mieć znaczący wpływ na dalszy rozwój wydarzeń, jeżeli chodzi o tą grupę? Zawsze to może mieć wpływ, no ale wydaje się, że
No, za Szafy zbudowali no, dość doświadczony zespół, który, który powinien sobie z tym poradzić, no ale ty mówisz, że wyjazd Moskorzyn, Borek, ale tam też są takie niewygodne mecze, no bo spotkania rozgrywane w Koźlicach, to jest zespół, który no, zawsze ma tych punktów troszeczkę mniej niż to wygląda na boisku. No, nie wiadomo, co ze Spartą przed Mościem. No, w tamtym sezonie ten zespół walczył praktycznie o awans do samego kilka kolejek przed końcem, no ale też nie można go lekceważyć. Odra Grodziec Mały, no, pamiętajmy, że pojedzie tam Ostaszów na spotkanie, no a u siebie z tą Odrą no, to oni wymęczyli w 90 minucie strzelając bramkę, gdzie Marek Skomoroko strzelił bramkę zwycięską, no i wygrali tylko 1-0 z tą Grodzicą. No naprawdę jest w tej lidze z kim tracić punkty, no bo z drugiej strony, nie wiem, wyjazd do czy spotkanie domowe z Potoczkiem czy z Kotlą, to też nie będą łatwe przeprawy. No, na pewno trzeba mieć cały czas na baczności. No, w tym momencie to oni są do przodu o 4 punkty i mogą sobie pozwolić na jakąś wpadkę, no ale też nie mogą ich mieć za dużo, no bo wtedy sytuacja się skomplikuje, a tak jak mówimy, no gdzieś tam ta czołówka jest bardzo groźna i jest z kim tracić punkty, no tak jak mówimy, no gdyby nie ta bramka w 90 minucie w meczu z Odą Grodziec Mały, gdyby nie bramka w 90 minucie ze Zrymem Kotla na 1-1, no to tych punktów też było trochę mniej, no troszeczkę szczęścia, no ale też ale to też trzeba pomóc temu na boisku. Jak to mówią, zwycięzców się nie sądzi, ale wymieniłeś te ciężkie spotkania ze Zrywem Kotla i z Perłą Potoczek. To są dwa zespoły, które właśnie Ostaszowowi w tej pierwszej rundzie urwały te punkty. To są dwa remisy, 1-1 i 4-4. Na potwierdzenie moich słów, że troszeczkę słabiej to wygląda na wyjazdach. Ledwo 2-1 z Kuprytem, który ostatni w tabeli. No i z przedostatnią tęczą Kwielice 4-2. To też nie jakieś zdecydowane zwycięstwo. Wiemy, że w B-klasie trafiają się wyniki nawet i po 10-0. Ale ta grupa jest dosyć specyficzna, bo tak analizowałem właśnie wyniki. To tych wyników takich dużą różnicą bramkową jest stosunkowo mało na tle innych rozgrywek. Tutaj nawet nie ma jakiegoś takiego outsidera w B-klasie, który gdzieś czasami ma już na półmetku straconych 60-70 bramek. Tutaj dalekie są zespoły od takich wyników. No i to też ma przełożenie. Adam, drugi zespół to Kłos Moskorzyn. Może więcej my trochę porozmawiamy niż pan Marek. Pan Marek już mówił o swoim zespole. 25 punktów. 8 zwycięstw, 1 remis, 2 porażki. Porażki z Ostaszowem, z liderem 3-1, 1-3, tak jak mówiliśmy. I bardzo słaba końcówka. I z Perłą Potoczek 2-4. Remis z Amatorem Wierzchowice 2-2. Ja sobie zapisałem, że poza Pawłem Hołówką to trochę problem, panie Marku, z tym drugim snajperem, który by wam zagwarantował trochę więcej tych bramek. Adam, wiem, że masz przygotowane statystyki, drugi strzelec zespołu. Grzegorz Szomocki, 4 bramki. 4 bramki. No to jest jednak taka dosyć spora dysproporcja, bo jeżeli Paweł, który no nie zawsze może wspomóc pana zespół, potrafi strzelić 13 bramek w tych 11 kolejkach, a wiemy, nie we wszystkich zagrał. W 6 strzelił bramki. W 6 strzelał bramki. No to teraz, jeżeli udałoby się panu nakłonić do gry jakiegoś dobrego napastnika, to śmiało można myśleć o ataku na tą A-klasę i nawet o czymś więcej niż tylko jakby przezimowaniu w cudzysłowie w tej A-klasie. No nie ukrywam, że już zaraz po rozgrywkach poczyniliśmy kroki i szukamy jednego, dwóch nawet napastników. Można powiedzieć, że no w tym momencie Paweł jest górą w tym wszystkim, jak panowie wspomnieli, ma najwięcej strzelonych bramek, jak my też o tym wiemy. Szukamy kolejnego napastnika, zmieniliśmy trochę styl grania na bardziej otwarty, bardziej trzymamy się z tyłu. No, straciłem 4 bramki z ostatnim meczu, a jak panowie zobaczycie, to wszystkich straciłem chyba 9, także ostatni mecz spowodował 14. Ale to i tak jest, mam zapisane, najlepsza defensywa w całej lidze. Także czyli do tego tutaj meczu można powiedzieć, że w obronie graliśmy w miarę pozytywnie. Dobrze trzymamy się w środku, natomiast no mówię, brakuje mi teraz napastnika jednego, który właśnie został kontuzowany w Ostaszowie. On też na początku nie zagrał kilka meczów, bo miał akurat inną kontuzję. Kontuzję miał kolana, wrócił do grania, no to następował kontuzję. No i tutaj jest Grzegorz Szamocki, który ma strzelone 4 bramki. No jeżeli by strzelił rzut karny ostatni, co zawsze mówił, że mam mu to wypominać, rzutu karnego nie wykonał, nie strzelił.
miałby tą piątą bramkę, już by to było trochę inaczej wyglądało. No szukamy napastnika i kierownik drużyny i trener, moja osoba i prezes, rozglądamy się za osobą, która by z chęcią nas wzmocniła od rundy wiosennej. Jeżeli ktoś uważa się, że mógłby być trafić do Kłosa Moskorzyn, zapraszam na treningi. Do mnie telefon również podamy na wizji. Jeżeli trzeba będzie zadzwonić, to ja z chęcią odbiorę telefon i z każdym zawodnikiem się spotkam. Treningi mamy w środy, w tej chwili na sali, więc w każdej chwili można podejść do nas. Przyjechać do Polkowic, bo trening mamy w Polkowicach w zespole szkół o 18:30. Każdą środę chętnie widziałbym nawet kilku zawodników, natomiast na pewno szukamy dwóch przynajmniej napastników, jednego pomocnika, jednego obrońcę. Wzmocnienia muszę zrobić, żeby powalczyć właśnie z Ostaszowem, bo z tego, co koledzy tu powiedzieli, jest to dobrze przygotowany zespół do tych rozgrywek, więc z nimi będzie najbardziej wiarygodna konfrontacja awansu do klasy. Radek, ty nie masz klubu, napastnika szukasz poza tym. Myślę, że mógłbym osłabić, także lepiej nie. A tak poważnie, tutaj taka trochę dysproporcja w stosunku do Ostaszowa jest taka, że ja mówiłem, że Ostaszów gra tak jakby słabiej na wyjazdach. A może nie chcę powiedzieć, że pana zespół słabiej się prezentuje u siebie, ale patrząc na ilość znowu bramek zdobywanych u siebie, to jest tylko 10, z czego 3 kolejki pod rząd, druga bodajże, te u siebie, które były, druga, czwarta i szósta, są wyniki po 1-0, ale jakże cenne zwycięstwo na przykład u siebie z Zrywem Kotla 1-0, no, które może być na pewno po brzydszej grze, a 3 punkty z takim rywalem zawsze będą cieszyć, niezależnie od tego, czy wygracie 5-0 czy 1-0. No muszę powiedzieć, że te mecze po 1-0 to były nietypowe sytuacje stworzone przez Zryw Kotla. Mogę tutaj pochwalić trenera Zrywu Kotla i samą drużynę, bo po meczu powiedziałem, wygraliśmy z lepszymi. Czyli tutaj nie ukrywam, że Zryw Kotla grała bardzo dobry mecz, bardzo dobrze się prezentowali u nas. No wygraliśmy 1-0. Myślę, że jakbym ten mecz zremisował albo przegrał, to też bym nie miał mieć pretensji. Kolejny taki mecz, który wygraliśmy 1-0, to jest chociaż nisko w tabeli Gaworzyce. No to właśnie w czwartej kolejce. Ale tam, co popisywał się bramkarz, to można powiedzieć, że wzór mistrza bramkarskiego w B-klasie. Obronił rzut karny, obronił sytuacji może z 8-10 sam na sam. Piłka już była w bramce, gdzieś nastawił nogę, trafiła go w nogę, to w rękę. No gość wyciągnął, myślę, że jakbym wygrał ten mecz 5-0, 8-0, nie miałby nikt pretensji z Gaworzyc, natomiast wygrałem to 1-0 i tak nie ukrywam, że w 90 minucie Gaworzyce uderzyły w poprzeczkę. Jeżeli by to padła bramka na 1-1, no to byłaby to taka może mała sensacja, gdzie mógłbym ten mecz wysoko wygrać, a mógłbym go też zremisować. Adam, trzeci zespół, przejdźmy do trzeciego. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o Kłos. No, szkoda chyba szczególnie tych dwóch ostatnich meczów, no bo prowadzenie 2-0 w Wierzchowicach. No i bodajże z tą potoczkiem do 80 minuty też było 2-1. I no, te końcówki no, nie były dobre w wykonaniu Kłosa. No w Wierzchowicach prowadziliśmy 2-0 i przyznam się, że straciliśmy bramkę na 2-1 z bardzo dobrej sytuacji stworzonej przez Wierzchowice. Natomiast na 2-2 strzeliła nam Wierzchowice bramkę z rzutu wolnego, można powiedzieć, w doliczonym czasie gry. No jest to taka też specyfika. W B-klasie uderzyć tak dobrze rzut wolny, można mówić bez presji, no bo tak to można nazwać. Uderzył zawodnik na ten rzut wolny bardzo dobrze. Nie ukrywam, mój bramkarz spisywał się w tym meczu też dobrze, no ale puścił tą bramkę na 2-2. Jeżeli by ten strzał poszedł 20 cm w bok, czyli trafiłby w słupek, wyszłaby ta piłka na zewnątrz, mielibyśmy dalej po tym meczu pierwsze miejsce. Natomiast i Wierzchowice, i my po tym meczu, bo to są drużyny, które się tam znamy, stwierdziliśmy, że najbardziej zadowolony z tego meczu to będzie właśnie Ostaszów. Bo ani Wierzchowice nie chciały tego meczu zremisować, ani ja nie chciałem tego meczu zremisować. Obie drużyny walczyły o zwycięstwo. No niestety remis jakby skrzywdził oba zespoły, no bo w tym momencie ja straciłem lidera na rzecz Ostaszowa, a nic to nie dało jakby amatorowi Wierzchowice. No i ten ostatni mecz, tam też
prowadzenie 2-1 z Potoczkiem do 80 minuty. No gdyby w tych dwóch meczach udało się dociągnąć te prowadzenie, no to w tym momencie Kłos by miał 5 punktów więcej, bo punkt wyprzedzał Staszów. No mogę powiedzieć tak, ostatni mecz to w ogóle mecz był nietypowy, bo zespół z Potoczka jest nam też również znany. Zresztą tu są koledzy grający gdzieś tam kiedyś w piłkę, jedni drudzy, czyli z Kłosa Moskorzyn kilku kolegów jest i z Potoczka. Natomiast tak, Potoczek prowadził 1-0 i prowadził naprawdę w pierwszej połowie dobrą grę. Mieliśmy rzut karny przy 0-0, przepraszam, mieliśmy rzut karny przy 0-0, niewykorzystany przez kolegę Szamockiego. No to, co powodowało i to, co mówią wszyscy najmądrzejsi z piłki nożnej. Sytuacje się mszczą. No i za chwilę nam bramkę strzelił Potoczek. Zamiast prowadzić 1-0, przegraliśmy 1-0. Przycisnęliśmy Potoczek. Potoczek stworzył kolejne dwie sytuacje z kontry. Obronił nasz bramkarz jedną sytuację, w drugiej sytuacji była poprzeczka. Więc mogłem przegrywać pierwszą połowę 3-0. Natomiast skończyła się dalej 1-0. W drugiej połowie szale rzuciliśmy się, powiedzmy, na, można tak powiedzieć, w cudzysłowie, na Potoczek. No i w ciągu, no, ja wiem, 10 minut, może nawet nie, 10 minut może nawet nie było, kiedy strzeliliśmy bramkę, czyli w 70, gdzieś 5 minucie strzeliliśmy bramkę na 78 i 80 według protokołu. Można tak powiedzieć, w 78, jak to kolega mi podpowiada, w 78 wyrównujemy na 1-1, co pogłębia jakby i wzmacnia nas. Za chwilę robimy kolejną akcję i strzelamy bramkę na 2-1. W tym momencie zespół powinien zachować się tak, jak rozmawialiśmy przed meczem, co będzie przy... Liczyliśmy się z Potoczkiem, że gra bardzo dobrze. Wiedzieliśmy też, że w momencie, kiedy będziemy prowadzić, trzeba będzie się jednak cofnąć do obrony, bo Potoczek miał szybkie skrzydła. No ale tutaj nie poszło to tak po naszej myśli. To znaczy się zawodnicy nie zareagowali w ten sposób, jak rozmawialiśmy przed meczem, czyli nie cofnęliśmy się do obrony. Jakby rzuciliśmy się dalej na ten Potoczek przy wyniku 2-1 i to nas skarciło. W ciągu 10 minut kolejnych dostaliśmy 3 bramki i pewne zwycięstwo Potoczka, nic nie mogę tutaj dodać, zespół naprawdę pokazał nam, jak powinno się wygrywać przegrane mecze. Adam, przejdźmy do trzeciego zespołu ligi, Zryw Kotla. 22 punkty, 7 zwycięstw, 1 remis i 3 porażki. Zespół własnego boiska, jak sobie zapisałem, 4 zwycięstwa, 1 remis, te wszystkie 3 porażki na boiskach gdzieś poza swoją miejscowością. Zremisowali z liderem 1-1 ze Staszowem, przegrali na wyjazdach z Kłosem Moskorzyn 0-1, z Wiktorią Borek 0-4 i z Odrą Grodziec Mały 1-3. Niewątpliwie jest to chyba najbardziej jakby doświadczony zespół tej ligi, ponieważ jeszcze 4 sezony temu występował w klasie okręgowej. No, rzeczywistość bywa okrutna, no i na dzień dzisiejszy to jest zespół B klasie, więc trzeba tak go gdzieś hierarchizować. To jest tylko hasłowo, że to jest zespół najbardziej doświadczony. No, pamiętajmy, że już w poprzednim sezonie ten zespół spadał za klasy, no to był bardzo odmłodzony, wtedy przejął go pan Mieczysław Janczak. I mówił, że ciężka praca przed nimi, bo naprawdę dużo juniorów, żeby to poukładać. I sam byłem ciekawy przed sezonem, jak ten Zryw Kotla będzie się prezentował w tym sezonie. Czy będzie ich stać na coś więcej niż tylko gdzieś tam dolne rejony B-klasy, a okazuje się, że no z tej młodzieży udało się zbudować całkiem ciekawy zespół, który no jest w stanie zagrozić każdemu. No i jeśli mamy szukać drużyny, która no tej czołowej dwójce może wiosną urwać punkty, no na pewno musimy patrzeć w kierunku Kotli. W kierunku Kotli, ale myślę, że też i Wiktoria Borek, czwarty zespół tej ligi. 20 punktów, 6 zwycięstw, 2 remisy, 3 porażki. Przegrali co prawda z prowadzącą dwójką, z Kłosem i ze Staszowem, ale na przykład rozbili Kotle aż 4-0. Zdarzyły im się też wpadki, takie jak na przykład porażka z Tęczą Kwielice 2-3 i to u siebie. Panie Marku, Wiktoria Borek, groźny rywal? No powiem tak, pierwszy mecz właśnie graliśmy w Borkach. Do tej pory wszystkie mecze, jakie rozgrywaliśmy, to wszystko padły remisy. Jechałem taką duszą na ramieniu do Borek, bo zespół, który gra i dobrze u siebie i dobrze gra na wyjeździe. W poprzednich dwóch sezonach mieliśmy tam remisy i u siebie mieliśmy remisy z nimi. No i nie ukrywam, że tego meczu się bałem. Natomiast Borek postawił oczywiście bardzo dobre
warunki grania i podobna sytuacja, pierwszy mecz to tak jak ostatni mecz. Przegrywałem 2-1, wygrałem 4-2. W ostatnim meczu wygrywałem 2-1, przegrałem 4-2. Można tak by to porównać, te dwa mecze. Tam bardziej zadziała nasza taktyka, czyli przy przegrywanym meczu 2-1 zagraliśmy tak, jak zagrał Potoczek. Zagrał z kontry, Borek skoczył na nas, myślał, że strzeli trzecią bramkę. My zagraliśmy z kontry dwie sytuacje, było już 3-2 dla nas. Na 4-2 strzeliliśmy już w końcowym, doliczonym czasie gry po błędzie bramkarza. To tak samo błąd popełniliśmy my tutaj na ostatnim meczu, gdzie prowadziliśmy 2-1 z Potoczkiem. Rzuciliśmy się na ten Potoczek, strzeli trzecią bramkę i ukarał nas to samo, co ukarano. My ukaraliśmy w pierwszym meczu Borki. Adam, piąty zespół, Perła Potoczek. 18 punktów, 5 zwycięstw, 3 remisy i 3 porażki. To jest jedyny zespół, który nie przegrał spotkania z prowadzącą dwójką, bo zremisował z Staszowem i wygrał w Moskorzynie. Szkoda na pewno takiego remisu u siebie z Kuprytem, bo to zawsze gdzieś zabiera punkty i nadzieję później na przesuwanie się w ligowej tabeli. No ale trzeba jasno powiedzieć, potencjał musi drzemać w takim zespole, no bo jeżeli nie przegrywasz z liderem i nie przegrywasz z wiceliderem, a pokonujesz wicelidera, no to na pewno twoje apetyty są duże. Na tą chwilę jest to piąte miejsce. Odzwierciedla potencjał tej drużyny? Można tutaj ocenić zarówno Borek, jak i Potoczek no, na podobny poziom. To są obydwa zespoły, które no, potrafią grać w piłkę i na pewno są groźne dla każdego. No, dodatkowo Potoczek, no, tak jak już wspomniałem, najlepszy strzelec ligi, Grzegorz Podgórski, 14 bramek w tym sezonie. No, to jest na pewno już bardzo dobry wynik, jak na 11 kolejek w tych rozgrywkach. No, i wielokrotnie to przechylał szale zwycięstwa, no ale nawet jak spojrzymy na bilanse bramkowe no, tych dwóch zespołów, no to jest bodajże drugi, trzeci zespół, jeśli chodzi o po liczbę strzelonych bramek. No, to są zespoły, które no, w przyszłości, jeśli popracują gdzieś tam nad defensywą bardziej, będą traciły tych bramek mniej, no to na pewno mogą sporo krwi napsuć tej czołowej dwójce i kto wie, czy nie powalczą ze Zrywem Kotla o tą pozycję numer 3 w tej lidze. Adam, na potwierdzenie twoich słów, Perła Potoczek, 30 bramek straconych, no to na tle choćby zespołu pana Marka, który stracił 14 bramek, no to jest duża różnica, więc tak jak mówisz, jeżeli uda się popracować nad defensywą. Dokładnie, ale tak jak mówię, drugi, trzeci atak tej ligi. Zgadza się. Szósty zespół, Amator Wierzchowice, 14 punktów, 4 zwycięstwa, 2 remisy, 5 porażek. Tak specjalnie układam troszeczkę te pytania pod gości, bo Amator Wierzchowice to zespół, z którym pan zremisował. Czego tam zabrakło, aby zapisać komplet punktów na swoją korzyść? Można powiedzieć, że trzeciej bramki. Prowadziliśmy 2-0, byśmy strzeli na początku drugiej połowy, stworzyliśmy 3-4 nawet dobre sytuacje. Nie strzeliśmy bramki na 3-0. Wierzchowice może koło 70 minuty strzelił na bramkę na 2-1, a na 2-2 z rzutu wolnego w doliczonym czasie gry, więc to też można powiedzieć, że tak na ostatnią chwilę ten remis wyciągnęli nam. No tak jak już wspomniałem wcześniej, no ani to Wierzchowice nie było z tego zadowolone, bo chciało z nami wygrać, ani nie był zadowolony Moskorzyn, bo chciał wygrać w Wierzchowicach. Z tego wszystkiego za najbardziej zadowolony została drużyna, która jest na pierwszym miejscu, czyli Ostaszu. Jeśli Adam. Chodzi o Wierzchowicę, to też to był zespół specyficzny, bo w poprzednich sezonach występował w grupie drugiej, gdzie on tam sporo krwi napsuł też czołówce, teraz byli w grupie pierwszej. I bardzo długo im zajmowało jakoś wejście na odpowiedni poziom. Pamiętam, że na początku sezonu dziwiliśmy się, że te Wierzchowice no, coś nie mogą zapunktować i gdzieś tam na dole tabeli byli. No, a gdy już odpalili, no to już tych punktów zdobywali więcej. No, no, mając rozłożone strzelanie tak naprawdę na dwóch zawodników, czyli na Pawła Pilskiego, który 11 bramek w tym sezonie zdobył i Bartłomieja Michalskiego, który ma 9 trafień. No to zdecydowanie to jest większy komfort dla takiej drużyny, gdy ma się właśnie dwóch zawodników, którzy zapewniają no, konkretną liczbę bramek. Adam, jeszcze jedno mi się rzuca w oczy. Szósty zespół ligi, środek ligowej tabeli, a zespół, który u siebie wygrał w pierwszej rundzie tylko raz.
Z drugiej strony też ciężko się dziwić, no bo wszystkie trzy zespoły przyjeżdżały, pierwsze trzy zespoły ligi przyjeżdżały tam akurat do Wierzchowic, ale rywal na pewno niewygodny dla każdego. Oni tylko jedną taką zdecydowaną porażkę ponieśli 0-4 z Perłą Potoczek. Zwyciężali pewnie z tymi czterema ostatnimi zespołami w lidze. To też w jakimś stopniu na pewno pokazuje możliwości tej drużyny, aczkolwiek, tak jak mówisz, kto wie, czy nie będą się bili o te miejsca 3-5. No tak jak mówisz, no tutaj to ciężko jest powiedzieć, no ale tak jak mówimy, no to było jakieś tam negatywne objawienie tego początku sezonu i ta forma naprawdę tego amatora była wielkim zaskoczeniem, no tak jak wspomniałem. No potem ta drużyna odpaliła i troszeczkę tych punktów na zdobywała, no ale to trzeba mieć się na baczności grając amatorem, no bo ten zespół Stasią dobre wyniki pokazały to poprzednie lata i myślę, że żaden z zespołów nie może zlekceważyć wyjazdu do Wierzchowic, czy także przyjazdu tej drużyny do własnej miejscowości. Panie Marku, siódmy zespół LZS Koźlice, 12 punktów, 3 zwycięstwa, 3 remisy, 5 porażek. Zespół, który u siebie przegrał tylko raz, ale też raz tylko wygrał. Z pierwszej piątki zespół, który tylko urwał perle punkty, z wami wysoko przegrał, 5-1. To, czy to oddaje jakby miejsce w tej ligowej tabeli? Siódme miejsce Koźlic? Uważam Koźlice też za dobry zespół, natomiast jak wspomnieli panowie, ciężki teren jest w Koźlicach. Boisko w Koźlicach jest troszeczkę inne, specyficzne, trochę mniejsze niż inne boiska. I tam zespoły też, jak i Koźlice, tam się nie strzela dużo bramek i też dużo się nie traci. Koźlice u nas straciło 5 bramek, ale mogę powiedzieć tak, że mogło prowadzić 2-0. Po dwóch rzutach karnych na początku meczu nie wykorzystali tych rzutów karnych. Jeden nietrafiony, drugi obrony przez bramkarza, więc to spowodowało to, że my strzelamy później bramkę na 1-0 i my dostajemy skrzydła. Jeżeli bym przegrywał 2-0, nie wiadomo, jakbym się ten mecz potoczył. Także Koźlice mnie zaskoczyły na początku meczu, zaatakowały dosyć mocno i mogły uzyskać przewagę. Natomiast no, trochę szczęście nam dopisało w tym meczu. A zwycięstwo 5-1 no to spowodowało to, że strzeliliśmy bramkę na 1-0, to skrzydła my dostaliśmy, oni troszeczkę jakby przygaśli, no i tutaj wynik już był sprawą otwartą. Ósmy zespół ligowej tabeli to Odra Grodziec Mały, też dosyć specyficzny zespół, 12 punktów, 4 zwycięstwa, żadnego remisu, 7 porażek. Co ważne, tylko jedno zwycięstwo na wyjeździe. Oni cały czas grają na wyjeździe, bo swoje domowe mecze rozgrywają w Serbach. Zgadza się, no, ale tak jakby patrząc z perspektywy boiska, na którym się rozgrywa, po której stronie jesteś zapisany w protokole meczowym, tak na to patrzymy z perspektywy gospodarza. Zwycięstwo tylko na pewno ważne. Tylko 7 bramek straconych na wyjeździe. Zgadza się, ale zwycięstwo ze Zrywem Kotla, które na pewno budzi respekt. Zwycięstwo z amatorem Wierzchowice i Spartą Przedmoście na własnym boisku i na wyjeździe z Perłą Potoczek. Na wyjazdach, co gorsza, przegrali z całą ostatnią trójką ligowej tabeli. To też na pewno powoduje, że są na tym, ani na innym miejscu. No i tylko jedno wysokie, jakby jedna wysoka porażka i to jest właśnie zespołem pana Marka, bo aż 0-10 z Kłosem przegrali. Adam, jakby gdyby ten zespół był bardziej poukładany, jeśli chodzi o systematyczność, to prawdopodobnie byłby w tej górnej części ligowej tabeli. Tak jak wcześniej mówiłem o kilku zespołach, które muszą przede wszystkim popracować nad tą defensywą, no to tutaj przede wszystkim trzeba popracować nad ofensywą, no bo to jest zespół, który strzelił najmniej bramek w całej lidze, tylko 17. Zresztą bilans bramkowy w meczach... Na wyjazdach tylko 3. 3 bramki strzelone, 7 straconych i wyniki wyjazdowe 0-1, 2-1, 0-1, 0-1, 1-3. No to w trzech meczach nie strzelić żadnej bramki wyjazdowych, no to naprawdę jest nad czym pracować, no ale jeśli ta drużyna opracuje nad tym, żeby w tej ofensywie być skuteczniejszym, może pozyskać jakiegoś zawodnika, który byłby w stanie zdobyć więcej bramek, no to ten zespół na pewno ma możliwości, żeby powalczyć. No, pamiętam, jak byłem na ich meczu właśnie w Serbach z Wiktorią Borek, tam po pierwszej połowie no, wynik korzystny dla gospodarzy, no, w drugiej drużyna z Borka odwróciła losy spotkania i zwyciężyła, no ale tak jak mówimy, no, najlepszy strzelec w tym momencie Odry Grodziec Mały to jest Jacek Gronowski, 4 bramki, Karol Korczak też 4 bramki, no 8 bramek przez tych dwóch zawodników, no, to jest połowa strzelonych przez cały zespół.
9. miejsce ligowej tabeli, Sparta Przedmoście, 10 punktów, 3 zwycięstwa, 1 remis, 7 porażek. Panie Marku, Święt twierdzi, że w tej chwili chyba na razie największe rozczarowanie tej ligi, w tamtym sezonie 3. miejsce. Dla pana też? No jestem też zaskoczony, natomiast można powiedzieć, że do kolejki z nami Przedmoście nie było słabym zespołem, a ja wygrałem z Przedmościem bardzo szczęśliwie, bo strzeliliśmy bramkę w doliczonym czasie gry. No i tutaj nie wiem, czy to nie był ten pierwszy taki moment, że Przedmoście jakby się poddały. Bo później oglądając wyniki Przedmościa byłem sam zaskoczony, bo nam postawili bardzo dobre warunki gry. Był mecz otwarty, można było ten mecz również przegrać, bo przy sytuacji 1-1 to Przedmoście stworzyło jeszcze kolejne dwie sytuacje, szczęśliwie obronione przez mojego bramkarza. Natomiast no my w doliczonym czasie gry strzelała właśnie Paweł bramkę po indywidualnej akcji, przebieg można powiedzieć z 60 metrów. No i tak zakończył jakby strzałem celnym i tak już zakończył sędzia zawody, więc to był taka jakby moment, no padłaby, nie wiem, piłka w słupek, wyszłaby na zewnątrz boiska, zakończyłby się mecz remisem. I tak Przedmoście naprawdę było do tego momentu, grało bardzo dobrze. Później nie wiem, co się tam stało, nie wiem, czy to spowodowało to, że myśmy ograli w ten sposób, bo naprawdę osiedliśmy dalej Przedmoście i jak widać słabiej sobie poczyniali na dalszym etapie gry. Adam, ty w czym upatrujesz tą słabszą dyspozycję Sparty? Biorąc pod uwagę to, że ten zespół zdobył tylko 10 punktów, co jest też na pewno wielkim zaskoczeniem, bo wydawało się, że ta Sparta no, gdzieś tam w tej czołówce tabeli będzie się znajdować, no ale z drugiej strony biorąc pod uwagę wyniki, no przegrywają 2-1 z Moskorzynem, przegrywają 2-3 ze Zrywem Kotla, no 2-2 z Wiktorią Borek, no to są naprawdę, przegrywają z Perłą Potoczek 6-5, no. Nawet te porażki, no to pokazywały, że oni nie odstawali gdzieś od tych zespołów, które tak naprawdę, z którymi się trzeba było mierzyć, więc może brakuje jakiegoś tam przełamania jakiegoś przekonywującego zwycięstwa, które pozwoliłoby znów uwierzyć, może wygrana z jakimś zespołem z tej czołówki tabeli, no mogłaby natknąć tego dobrego ducha jeszcze w tą Spartę Przedmoście, no bo tak jak mówię, te wyniki z tą czołówką tabeli pokazują, że no, potencjał sportowy jak na tą B-klasę dalej w tej drużynie jest, no tylko coś się zablokowało, no i brakuje tej kropki nad w poszczególnym meczu. Też wydaje mi się, że tutaj trochę szwankuje ta gra defensywna, patrząc na ilość straconych bramek, 41, no to tylko w tym momencie Koźlice mają więcej, 40, 43, jeśli dobrze spoglądam ligową tabelę. Adam, Gielka jest Gaworzyce, 10. miejsce, 10 punktów, podobny bilans, bo 3-1-7. Bez zwycięstwa na wyjeździe, co najważniejsze, co najgorsze dla nich akurat. No i zwycięstwa 3 to ta ze Spartą Przedmoście, czyli bezpośredni rywal. Tęczą Kwielice, która jest jedną pozycję niżej. No i z Kuprytem 0-2 Sucha Górna. Pamiętam, jak Gaworzyce wracały do ligi. Zwycięstwo z Odrą Grodziec mała, a nie ze Spartą Przedmoście. Przepraszam za błąd. Pamiętam, jak Gaworzyce wracały do ligi. Tam były dosyć takie ambitne plany, żeby w przeciągu 2-3 sezonów zrobić zespół, który będzie się bił o awans do A-klasy. Niestety na tą chwilę jeszcze się to nie udało. No tak, no ale na pewno trzeba dać czas temu zespołowi. No, pamiętam, gdy pierwszy raz zajechaliśmy na spotkanie do Gaworzyc w poprzednim sezonie, zobaczyliśmy 15-16-latków biegających w B-klasie jeszcze, no nikomu nic nie mówiąc na tym niezbyt wspaniałym boisku, mówiąc delikatnie, w Gaworzycach, no to było wiadomo, że no, trzeba najpierw poukładać sprawy organizacyjne i wszystkie inne, żeby no, coś tam zbudować. No, te wyniki w tamtym sezonie były jeszcze słabsze niż teraz, ten zespół zdecydowanie dołował w tej tabeli. A teraz 3 zwycięstwa, no udało się w końcu, można powiedzieć, przełamać i zobaczymy, czy ten zespół będzie w kolejnych miesiącach, latach robił postępy i kto wie, no na pewno siedziba gminy właśnie w Gaworzycach, bo to jest gmina Gaworzyce, no takie zespoły, no dobrze, żeby grały też w wyższych ligach, więc na pewno życzymy dobrze.
Panie Marku, kolejne moim zdaniem rozczarowanie na razie w tym sezonie. Tęcza Kwielice, 11 miejsce, 10 punktów, 3-1, 7 bilans, 3 zwycięstwa, 1 remis, 7 porażek, ale między innymi zwycięstwo z Wiktorią Borek, która jest czwarta w ligowej tabeli. No i ta najwyższa porażka to zryw ze zrywem Kotla, 1-6. Z perspektywy poprzedniego sezonu, gdzie zajęli czwarte miejsce, to faktycznie na razie no, duże rozczarowanie. 10 oczek, tylko 11 przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Też jesteśmy tym zaskoczeni. Uważałem zespół, jak przygotowaliśmy się do sezonu, to wymieniałem go w roli faworyta. Wręcz nie licząc, no wiadomo, o Staszów nie wiedzieliśmy, że się tak wzmocni, aż wiedzieliśmy, że się na pewno wzmocni. Natomiast no, postąpił trener Staszowa bardzo mądrze, bo jeszcze oprócz przewidywania wszystkich rzeczy dobrał swoje taki zespół, który naprawdę mu pokazuje, że można wygrywać. Natomiast Kwielice w poprzednim sezonie zabierało punkty nawet Moskorzynowi, który jak Moskorzyn w trzeciej kolejce przegrał u siebie z nimi 2-1, to można powiedzieć, że Kwielice pokazały nam, jak się gra w piłkę. Przegrałbym ten mecz 4-1 i też bym nie miał żadnych pretensji. Dlatego brałem pod uwagę Kwielice jako jeden z zespołów, na którym będę musiał większą zwrócić uwagę, jak grają. Natomiast tabela teraz pokazuje, że Kwielice jakby stanęły, nie wiem, mały dołek, może odeszło kilku zawodników. Trudno mi to ocenić, nie wszystkie twarze też się pamięta. Adam, ostatni zespół. Jeśli mówimy o Kwielicach, to też jedna ciekawostka, bo jeśli możemy mówić, że od Pawła Hołówki w Kłosie dużo zależy, no to co powiedzieć o Kwielicach? No 18 bramek zdobytych, z tego 10 Grzegorza Leśniewskiego, no, to jest naprawdę już... Czyli zespół też jakby był uzależniony od jednego snajpera. No tak, no od jednego zawodnika. No i jeśli strzelasz 18 bramek, masz drugą najsłabszą ofensywę, a twój najlepszy strzelec zdobywa 10 bramek, to fajnie, że masz takiego napastnika, no ale no nie można opierać gry na jednym zawodniku, no bo taki zawodnik wypada, no to na pewno są spore problemy i stąd może też te słabsze występy. No a co do samych Kwielic, no to... Też zawsze ciepłe słowo mówiliśmy, bo pamiętamy, jakie boisko jest. No, taka Morawa no, na pewno zasługuje no, na coś więcej niż 11 miejsce w B-klasie. Zgadza się. 12 miejsce, ostatnie, Kupryc 02 Sucha Górna, 7 punktów, 2 zwycięstwa, 1 remis, 8 porażek. Oba zwycięstwa u siebie, z Odrą Grodziec Mały i ze Spartą Przedmoście. Adam, trochę takiej analogii do Gaworzyc, bo pamiętam w tamtym sezonie bodajże reaktywacja Kuprytu. No i też na pewno potrzeba trochę czasu, zanim ten zespół tak na dobre się rozkręci i poczuje znów tego boiskowego ducha, który gdzieś ich będzie tam ciągnął do góry. A tak, na razie no to z tego, co gdzieś tam w kuluarach się mówi, no co najmniej jedno wzmocnienie tego zespołu zimą, więc pracują tam nad kolejnymi zawodnikami, którzy no, mogliby coś tej zespołowi dodanego jakiegoś waloru dać w tej rundzie wiosennej. No i kto wie, no, gdyby tam przyszło dwóch, trzech zawodników, no to może się okazać, że ten początek sezonu i te drużyny, które mierzyły się z Kuprytem, no mogą wcale nie mieć tak łatwo, jak mogłaby wyglądać ta tabela. Zresztą Kupryt pokazał to w starciu z Parą Potoczek, gdzie zremisował 3-3, że też tego zespołu nie można lekceważyć, bo to bardziej pamiętajmy, no Kupryt przegrał 2-1 u siebie z LZS-em Ostaszów, 3-1 z Kłosem Moskorzyn, 4-6 z Wiktorią Borek, 3-1 tylko ze zrywem Kotla. To nie są jakieś porażki, które no, mogły dołować i mogłyby wskazywać, że ten zespół no, od pierwszej minuty na każde spotkanie wychodzi jako no, ten outsider rozgrywek. Czasami jeden trening więcej w tygodniu, jakby się udało może zorganizować, to kto wie, czy ten zespół nie byłby w stanie przesunąć się w ligowej tabeli. Panie Marku, kończąc już dzisiejsze podsumowanie pierwszej grupy Legnickiej B-klasy, zapytam Pana o prognozę na te nadchodzące miesiące, nie tylko dla Pana zespołu, ale dla całej grupy, bo zapowiadają nam się emocje i to nie wcale nie mniejsze niż w tamtym sezonie. No tak, w tamtym sezonie 11 punktów straty i goniliśmy lidera, teraz mamy 4 punkty straty. Natomiast tutaj, jak Panowie powiedzieli, za naszymi plecami też są mocne zespoły, jak Zryw Kotla i Borek. No, będzie to na pewno ciężka kolejka. Zaczynam znowu z Borkiem, jest to zespół taki nieprzewidywalny. I teraz wszystkie do tej pory remisy, które osiągnęliśmy i u nich, u siebie, jedno zwycięstwo w Borkach, zmobilizuje na pewno Borki do tego, żeby przyjechać i ukraść punkty mi.
Mam nadzieję, że zespół zmobilizuje na tyle i przygotujemy się na tyle, żeby pierwszy mecz oczywiście rundy wiosennej wygrać. Na pewno treningi, które są wprowadzone, powodują to, że ustawiamy to pod i obronę, i atak. No i to, co powiedziałem na początku naszej relacji, szukamy napastników, nawet można tak powiedzieć, na pewno napastnika, bo jeden Paweł to jest trochę za mało. Grzegorz już tam coś zaczął strzelać, ale to jeszcze jest mało. No przydałby mi się taki napastnik, który tutaj koledzy wymieniali, czy choćby nawet kolega z Kwilic, który strzelił 10 bramek. Na pewno jest to korzystny zawodnik. No jeżeli by się pokazał i miał chęć przyjść do Kłosa Moskorzyn, sprawa jest otwarta. Jest też kilku ciekawych. No, Konrad Gruchała z Sparty Przedmoście, 11 bramek. No, jest kilku takich napastników, którzy no, zrobiliby różnicę. No, jeśli mówimy o Kłosie, to mi się wydaje, że jeśli chodzi o losy awansu, bardzo ważne będą te pierwsze trzy kolejki. No, to jest Wiktoria Borek, Tęcza Kwilice, o no, której mówimy, że gdzieś tam dołuje, ale to też jest zespół, który no, może okazać się, może odżyć i być bardzo groźny. No, a potem Sparta Przedmoście, czyli kolejny zespół, który gdzieś tam negatywnie zaskoczył jesienią i na pewno wiosną zrobi wszystko, by się w jakiś tam sposób zrehabilitować. Adam, jak prognozujesz, jaka będzie ta druga runda w pierwszej grupie legnickiej B-klasy? Czy myślisz, że któryś z zespołów nas jeszcze zaskoczy pozytywnie z tych dolnych rejonów tabeli i eksploduje formą? Myślę, że nie będę jakiś odkrywczy, że powiem, że Przedmoście i Kwilice według mnie no, gdzieś tam zaczną bardziej punktować niż to było w rundzie jesiennej. No ale jeśli miałbym upatrywać czarnego konia na tej rundy wiosennej, to wydaje mi się, że Ostaszów i Moskorzyn będą uciekać, no ale tym numerem 3, który będzie gdzieś tam deptał po piętach tej dwójce, to będzie Wiktoria Borek. Jednak wydaje mi się, że Wiktoria Borek, która jest chyba najnowszym spośród tej całej grupy klubem, bo to dopiero funkcjonuje kilka lat, jest budowana konsekwentnie i bardzo dobrze i wydaje mi się, że jeśli tam będzie ta regularność, bo oni często mają problemy z wejściem w mecz i tracą te bramki bardzo szybko, ale możliwości mają bardzo duże i jeśli dobrze popracują z trenerem Kwaśnikiem, to myślę, że mogą być tym mocnym numerem 3 w tej lidze. Panie Marku, dziękuję panu serdecznie za udział w dzisiejszym programie, za opinię na temat tych kilku zespołów. No i co, życzę owocnego okresu przygotowawczego i owocnej rundy tej drugiej. Adam, dziękuję tobie również za udział i za jakby bogaty wachlarz wiedzy i informacji, jakimi nas zasypałeś. Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka programu Piłkarskie Niższe Ligi ze Studia Telewizji Regionalnej. Żegnają się z państwem Radosław Salamon, Adam Michalik, Marek Migo. Do zobaczenia.